uczą lub nie uczą, że stojąc w korku, stojąc przed światłami, wszyscy trzymają nóżkę na hamulcu nożnym. Jest to tak oślepiające dla stojących i jeżdżąc po mieście w Mielcu, notorycznie widzę to u wszystkich od wielu lat. A przecież jest hamulec ręczny lub jeśli pojazd nie wymaga zaciągnięcia, a powinien hamulec być zaciągnięty, wtedy to światło nie świeci. Dlaczego na to nikt nie zwraca uwagę? A wieczorem jest to przerażająco, no niemożliwe stać za takim samochodem. Może kierowcy proszę już są tak przygotowani, żeby szybko wystartować. Dziękujemy panie Bolesławie, pozdrawiamy serdecznie. Ale ja nie wiedziałam, że to jest takie powszechne. Znaczy, tak powszechne jest bardzo powszechne. Do tego stopnia, że kursant mój na pierwszej godzinie, jak ze mną jeździ, to ja mówię, zwróć uwagę, jak stajemy na skrzyżowaniu, mówię, zwróć uwagę na auta, które ma z nich wciśnięty hamulec. Myślę, że 70-80% pojazdów w Rzeszowie ma ci wciśnięty hamulec. Dlaczego? Rzeszów jest tak zbudowany, że tu wszędzie jest z górki pod górkę, wszędzie są małe spadki. Kierowcy z doświadczenia już powiedzmy parę razy auto im się stoczyło do przodu czy do tyłu, więc asekuracyjnie... No na mnie kiedyś trąbił autobus, bo się staczałam. Bo właśnie, toczyła się pani do tyłu, no właśnie. Tu jest ten problem i ja kursantom też mówię, że muszą mieć zawsze auto zabezpieczone, czyli zawsze wciśnięty ten hamulec nożny, ten zasadniczy, o którym pan mówi, że pana to razi. Ja powiem szczerze, że jak jeżdżę wieczorem i stoję na skrzyżowaniu i ktoś przede mną trzyma ten hamulec, ja tego jakoś tak nie widzę. Jakoś mnie ale to jeszcze nie, raz, nie, nie ale, przeszkadza. Ale a pan co? A pan jak się zachowuje w takiej sytuacji? Pan trzyma nożny? Trzymam nogę na hamulcu. Trzymam nogę na hamulcu. Zawsze. Zawsze. W Rzeszowie zawsze. Kiedyś nie trzymałem. A nie zaciąga pan ręcznego rzeczywiście? Nie. Muszę to mężowi powiedzieć, bo on krzyczy ręczny na mnie. Ale co, pani ręczneczka? To nie, to też dobrze, to nie ma znaczenia. Nawet lepiej, tak jak pan Bolesław powiedział, pani nie razi tymi światłami stopu innych uczestników, którzy są za panią, prawda? Ale mój mąż twierdzi, że ja samochód psuję. Jak na ręcznym pani stoi? Nie, właśnie jak nie na ręcznym. Jak tylko... na nożnym. Czemu pani psuje? Nic pani nie psuje. Naprawdę? No ja niczego nie psuję? Pani. Nie psuje pani niczego, nie. Można stać na nożnym. Gorzej jest stać na sprzęgle wciśniętym na jedynce. Wtedy trzeba się troszeczkę, minimalnym stopniu, ale niszczy się... A, czyli jednak się coś niszczy. Ale jak pani stoi na nie, biegu, ja rozumiem, na hamulcu. Ja wiem, ja to rozróżniam. Ja wiem, o czym pan mówi. To czyli coś tam jednak w tej drugiej sytuacji się psuje. Jeżeli jest sprzęgiełko pani... i bieg. Sprzęgiełko i bieg, to się nie psuje, tylko się zużywa bardziej. Troszeczkę bardziej. Minimalnie bardziej, ale bardziej. Widzi pan, nie... Psuje, tylko zużywa. Czyli zużywa też jest różnica. Tak. No to się nie tak zepsuje, tak pach, jak ja długopis z wami. Nie, tak się nie zepsuje. Dobrze. Czyli co pan proponuje w takim razie? Ja uczę kursantów, żeby mieli ten hamulec nożny wciśnięty po to, żeby łatwo im było wystartować. Bo jeżeli będę ich w początkowej fazie uczył tego hamulca ręcznego, to potem mi się to zablokuje, zaklinuje, nie będę mogli tego opuścić, kupa stresu, więc w ten sposób uczymy. Może ma pan rację, że jest to troszeczkę takie oślepiające. Ja tak jak mówiłem wcześniej, na to nigdy nie zwróciłem uwagi, nigdy mi to nie przeszkadzało, nawet jak jeździłem wieczorem. Ale może trzeba przejść do innego sposobu szkolenia. Za tydzień porozmawiam o tym. Ja też to przeobserwuję, bo to ciekawe rzeczywiście zjawisko. Generalnie prawie wszyscy w Rzeszowie trzymają nogę na hamulcu. Okej. Okay. Teraz mamy tak. Przy rotundzie, prawda? Tutaj, w tej okolicy. Pan Paweł, panie Tomku, przy staniu na światłach z wciśniętym hamulcem nożnym mogą się odkształcić tarcze hamulcowe w przypadku, gdy są mocno nagrzane. O proszę, już wiemy coś. Tak, czyli... Czyli mąż znowu ma rację. A jak zaciągniemy hamulec ręczny, to też one się chyba mogą kształcić, jak są nagrzane. No bo tam też zaciski się zacisną. Panie Pawle, to prosimy jeszcze o tych zaciskach. Czy się mylę? Nie wiem. Proszę nam tu jeszcze, bo dla mnie to też jest bardzo ważna wiadomość. Czy się kłócić po powrocie z audycji w domu, dyskutować, czy też nie. Teraz pan... Tylko dynamicznie przejdzie przez skrzyżowanie i wtedy możemy jechać bliżej. Ja kursantów uczę, jeżeli jedziesz blisko, nie obserwuj całego pojazdu. Patrz na jego światła stopu. Obserwuj kątem oka światło stopu. Całą resztę i światło stopu, bo to jest dla ciebie sygnał. To jest dla ciebie najważniejsze. No to jeszcze a propos odkształcania się tarcz hamulcowych w przypadku... Hamulca ręcznego? W przypadku, gdy hamulec nożny. Nożny jeszcze. Nożny, uwaga. Gdzie mam kliknąć? Tu mam kliknąć. Tak, odkształcą się, jak będziemy jeździć z prędkością światła. Pisze pan Łukasz. Wtedy się nagrzeją, tak? I wtedy się odkształcą. A tak się nie odkształcą. No z tego wynika. Pan Krzysztof, moje spostrzeżenia na temat przepisu... Nie,
jest to możliwe. Druga bardzo sprawa, dziękuję. Aha, dobrze. Tych, deformacja tych tarcz. Akurat jestem specjalistą w tym zakresie, więc sytuacja, samo nagrzanie tarcz nie spowoduje deformacji. Deformacja tarcz następuje wówczas, kiedy nastąpi gwałtowna zmiana termiczna nagrzanego metalu. Czyli sytuacja jest taka, jeżeli mamy bardzo nagrzane tarcze i wpadamy na przykład w kałużę wody. W ten czas następuje gwałtowne chłodzenie i w ten czas może nastąpić zmiana krystaliczna, że tak powiem, materiału i deformacja tarczy. Po drugie, co to za kierowca, który doprowadza do tak strasznego przegrzania się. No, to prawda, to prawda, to prawda. Niestety jest technika hamowania. Najlepszy dowód, przegrzanie tarcz było przyczyną wielu wypadków, katastrof autobusowych. Tak. Choćby nawet ta jedna słynna, chyba to była gdzieś we Francji, w Alpach, czy gdzie, gdzie kierowca hamował, ale wreszcie doprowadził do sytuacji takiej, że po prostu się to tak przegrzało, że zaczęło się po prostu opony. No dobrze, panie Zbigniewie, a stanie na sprzęgle i biegu? O właśnie. Jak? Stanie na sprzęgle i biegu. Mam wysprzęglone auto i mam wrzuconą jedynkę i czekam. Niszczy mi się sprzęgło w minimalnym stopniu, czy nie niszczy? To znaczy, sytuacja jest taka, że chyba większość nas stoi na włączonym sprzęgle. No, sytuacja jest taka, nie powinno się, ale no, powiedzmy sobie, praktyka jest taka, że jednak wszyscy stoimy na. Ale czy robimy krzywdę? Czy robimy krzywdę samochodowi naszemu ukochanemu? No, czy robimy krzywdę? Na pewno robimy po prostu krzywdę. Nie powinno się trzymać cały czas wysprzęglonego, z tego względu, że jednak pomimo, że jest wysprzęglone, to jednak te tarcze ścierne tam, bo przecież to jest sprzęgło tarczowe, to jednak no nie zawsze się tak w 100%, że tak powiem, odkleją jedna od drugiej i może dojść do przegrzewania. Czyli bliska sercu osoba ma rację. Dziękujemy serdecznie, panie Zbigniewie. Pozdrawiamy. No, taka jest. No, nie powinno się, że tak powiem, wyłączać. Zresztą najlepszy dowód, że w tej chwili się już stosuje w samochodach, że no, z chwilą, kiedy się tam zatrzymuje na skrzyżowaniu, silnik się nawet wyłącza. Właśnie tak jest. Po to, żeby wyłączyć te wszystkie wirujące rzeczy, żeby nie doprowadzać właśnie do takich sytuacji przegrzewania się sprzęgła, czy zużycia tarcz ciernych sprzęgła, czy coś takiego. Bardzo dziękujemy za taką bardzo kompetentną informację. Pozdrawiamy serdecznie, panie Zbigniewie.